Najlepsze prace dyplomowe poświęcone rozwojowi gospodarczemu Gdyni to konkurs organizowany od lat, przynosiąc znakomite efekty. Wspaniali młodzi ludzie, którzy szukają w Gdyni inspiracji do badania, do pisania prac dyplomowych, ale przede wszystkim w tych pracach wskazują ciekawe pomysły na rozwój naszego miasta. One są kopalnią znakomitej wiedzy połączonej z młodzieńczą pasją. Poziom był wyrównany i było wiele niezwykle ciekawych prac. No i to nie jest łatwo wybrać tą najlepszą, ale najlepsza praca studenta pochodzącego, prawda, nie z Trójmiasta, nie z Gdyni, tylko z Krakowa, no tutaj wyróżniła się tym, że ten młody człowiek zaproponował zbudowanie nowego Maksima, ale oddał w nowej formie klimat tamtych czasów. Praca jest tak naprawdę o nadaniu drugiego życia. Postanowiłem nie korzystać z jakiegoś zupełnie nowego terenu, tylko właśnie zaadoptować trochę tego Maksima, zająć się im, zaopiekować, żeby odkurzony później z powrotem zaświecił tym blaskiem, bo jest też bardzo medialnym i fajnym takim projektem.